Cześć Szymonu, wszystkim witam was w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj odcinek z top 5 sklepów streetwearowych, markowych, jak kto woli, czyli takich internetowych bardziej. W dzisiejszym odcinku właśnie wam przedstawię te 5 sklepów, które może nie według mnie, ale które są po prostu oryginalne. I w sumie pewnie zapytacie się, skąd wziął się ten pomysł. Pomysł wziął się stąd, że wiecie, ja się interesuję markowymi ciuchami, zresztą tak jak widać Adidas i często na moich innych filmach widać różne markowe koszulki, które ubieram. No to po prostu stąd się wziął pomysł, że ja się tymi markowymi ciuchami interesuję już od bardzo, ale to bardzo wielu lat. I po prostu stwierdziłem, że nagram dla was taki film. Dla tych osób, które wiecie, które zaczynają gdzieś tą przygodę z tymi markowymi ciuchami i po prostu chcą wiedzieć, jakie sklepy są oryginalne, żeby nie kupować na przykład, wiecie, fejków. Więc o tym będzie dzisiejszy odcinek. Na początku chciałem wam oczywiście powiedzieć standardowo, żebyście zostawili łapeczkę w górę, jeżeli wam się to spodoba, oraz żebyście zostawili subskrypcję z dzwoneczkiem, żeby dostawać powiadomienia o nowych filmach na moim kanale i żeby zostać po prostu ze mną na dłużej, żeby mnie dalej motywować do dalszej pracy oraz żeby mnie wspierać. Także co, ja już przechodzę do pokazywania wam tych sklepów. Także moi drodzy, pierwszym sklepem jest oczywiście Zalando, sklep, na którym ja najczęściej kupuję ciuchy, ale nie tylko ciuchy, bo ostatnio też kupowałem tam obuwie i różne inne takie akcesoria typu na przykład kosmetyczka, właśnie do jakiejś tam, wiecie, perfum czy jakichś kremów, żeby sobie po prostu to schować, jak gdzieś wyjeżdżam, to żeby sobie po prostu to wszystko chować. Także sklep Zalando ogólnie oferuje nie tylko odzież i obuwie, ale oferuje również, tak jak wam mówiłem, akcesoria różne, typu właśnie kosmetyczki, nie wiem, czapki zimowe, czapki z daszkiem, rękawiczki na zimę, rękawiczki do biegania, odzież sportową i nawet oferują wam, powiem, parasole na deszcz, żebyście, wiecie, tak dokładnie, i to nie jest ściema, że po prostu oferują te parasole, bo są parasole markowe na Zalando, więc możecie je sobie zakupić. Teraz pewnie widzicie, jak tam nagrałem właśnie stronkę Zalando, to widzicie pewnie teraz, co tutaj oni aktualnie mają. Często też są ciuchy i inne rzeczy na promocji, więc możecie sobie wyłapać fajne promki właśnie na różne akcesoria, jak i odzież, jak i obuwie. Wiadomo, że jak są też te promocje, to niekiedy może nie być waszego na przykład rozmiaru koszulki lub bluzy lub czego innego. Bo tak w moim przypadku również było, że ostatnio szukałem butów, które mi się bardzo spodobały z Jordana i po prostu nie było mojego rozmiaru. Ale to nic, zawsze możecie sobie ustawić jakieś powiadomienie, dodać sobie do ulubionych i oni wam wtedy prześlą powiadomienie, jeżeli wasz rozmiar będzie ponownie dostępny i jeżeli będzie na promocji, to możecie sobie znowu to zakupić. Także na pierwszy rzut poleciało Zalando i jak najbardziej ja ten sklep polecam, ponieważ sam tam kupuję już od wielu, wielu lat. Drugim sklepem jest Modivo. Sklep, na którym od roku około też kupuję ciuchy. Obuwia tam jeszcze nie kupowałem, aczkolwiek mam w planach kupić buty zimowe, ponieważ bardzo mi się marzą takie buty, żeby sobie je kupić z Tommy'ego Hilfigera i po prostu poluję też na nie, aż będą na przecenie, więc po prostu sobie zamierzam je kupić, ale do rzeczy. Macie tam oczywiście tak samo jak na Zalando odzież, obuwie, akcesoria, zresztą pewnie teraz widzicie, jak wam pokazuję, to też również. Także macie tam odzież, obuwie, akcesoria, również macie tam parasole, przepraszam bardzo. Także możecie sobie dodawać tam też również do ulubionych. Macie również też jakieś tam promki, często bardzo jakieś kody rabatowe wam dają, jeżeli się zalogujecie na ich stronę i zrobicie, powiedzmy, rejestrację jakąś swojego konta. Także bardzo, ale to bardzo również polecam ten sklep, ponieważ mają bardzo
fajne te ciuszki oraz obuwie, jak i te również akcesoria. Tak samo zresztą jak na Zalando. Jeszcze taki protip, Modivo, jeżeli chodzi o sklep, jest to sklep należący do e-obuwie, także wiecie, no ja też tego przez długi czas nie wiedziałem, ale ostatnio się dowiedziałem, że właśnie ten sklep Modivo należy do marki e-obuwie, więc to jest ten sam właściciel i po prostu stworzyli taką markę streetwearową bardziej, bo e-obuwie, wiecie, bardziej tam są, no, jak sama nazwa mówi, obuwie tylko, więc po prostu stwierdzili pewnie, że stworzą markę odzieżową, jak i z akcesoriami różnymi i po prostu tak to powstało. Trzecim sklepem, w którym ja również kiedyś kupowałem ciuchy, nie wiem, czy kupowałem tam obuwie, ale raczej chyba nie. Nie, raczej nie kupowałem tam obuwie, kupowałem tylko ciuchy i kupiłem tam również chest riga od Camouflage i różne inne jeszcze takie teretki na ramię i tak dalej. Więc jest to sklep Select Shop. Ja jeździłem, wam powiem, do sklepu tego w Poznaniu, w Starym Browarze, bardzo często, jak byłem jeszcze młodszy, bo to był w ogóle pierwszy sklep, w którym ja chyba zakupiłem sobie jakąś taką streetwearową rzecz i to mówię wam teraz naprawdę. Znałem też Zalando, ale wtedy nie miałem takiego, wiecie, tego tak zwanego hype'u na takie marki jak Tommy Hilfiger albo Boss i tym podobne. Tylko wtedy miałem, wiecie, ten hype taki na właśnie Camouflage, prosto na takie marki, nie? Więc po prostu wyczaiłem sobie, jak kiedyś byłem w tej galerii i później wyczaiłem sobie ich stronkę i zamówiłem. Także teraz wam się wyświetla, co oni tam oferują. Również są często promocje, zresztą jak na każdej stronie. Ale właśnie mają też bardzo fajne ciuszki, mają również obuwie. Mają również też akcesoria, tak jak już mówiłem, jakieś torby na ramię, jakieś właśnie te chest rigi, więc no bardzo, ale to bardzo również z całego serca polecam ich sklep. Możecie również ich też zaobserwować na Instagramie, zresztą jak wszystkie marki te streetwearowe, więc po prostu możecie sobie też patrzeć, jak właśnie jakieś nowości do nich wlatują lub po prostu jak są jakieś promocje lub na przykład jakieś kody rabatowe, powiedzmy, nie wiem, na święta czy właśnie na rozpoczęcie wakacji też często dają kod rabatowy, żeby po prostu była promocja na jakieś ciuszki. Także bardzo polecam Select Shop. Czwartym sklepem, przedostatnim, jest sklep Sizeer. Dobrze, myślę, że wszystkim znany. Sizeer generalnie, ja zawsze myślałem, że oferuje tylko obuwie na sprzedaż, a oni oferują również ciuchy. Co prawda mi się wydaje, że oni tych ciuchów nie mają jakoś za bardzo dużo i nie mają, moim zdaniem, nie mają zbyt ciekawych. Jedyne co tam ciekawego było, to Tech od Nike'a, który bardzo chciałem kupić, no ale że już go mam, no to no właśnie, no też go kupiłem właśnie na oficjalnej stronie Nike, tego Techa, ale mają, no moim zdaniem, takie, wiecie, ciuchy, które są takie bardziej, wiecie, jakiś sam nadruk i tak dalej. Nie mają po prostu tych ciuchów zbyt dużo, aczkolwiek, no wiadomo, no każdy ma swoją opinię na temat jakiegoś sklepu, więc ja tutaj nie będę nikomu tam zaprzeczał, że na przykład, wiecie, no tak czy tak, bo mówię, każdy ma jakąś tam własną opinię na temat danego sklepu i jeden może powiedzieć, że ten sklep jest spoko, a drugi może powiedzieć, że nie, że woli inny, więc każdy niech myśli tak, jak chce. Ale właśnie co, no tam możecie również sobie kupić obuwie, odzież, akcesoria, zresztą jak w każdym sklepie, te torebki i tak dalej. Możecie skarpety również sobie kupić, z tego co wiem, to właśnie nie wiem, czy możecie też sobie chyba czapki zimowe kupić i z daszkiem, ale chyba tak, bo jak byłem ostatnio w Sizeerze, to właśnie widziałem, że były na sprzedaż. Ale generalnie przeważnie mają tam obuwie. Moi drodzy, piąty, ostatni sklep streetwearowy jest to JD Sports, czyli no myślę, że też również znany wszystkim bardzo dobrze sklep stacjonarny, jak i internetowy. Powiem wam, że również byłem w Poznaniu w galerii Poznania w JD Sports. Mają bardzo duży wybór ciuchów, jak i zarówno obuwia i również tych akcesorii, tak jak mówiłem, już torebek na ramię i tak dalej, i tak dalej. Więc moim zdaniem tutaj mega polecanko, naprawdę.
tego JD Sports, ponieważ no, mają bardzo duży asortyment, jeżeli chodzi o obuwie, o ciuchy, o te akcesoria wszystkie, więc no, mają też bardzo, bardzo fajne te ciuchy i obuwie, jeżeli chodzi o jakość, o materiał, także no, bardzo tutaj polecam ich sklep również. I te wszystkie sklepy ogólnie, które Wam wymieniłem, są one legit, są oryginalne, jeżeli ktoś, wiecie, dopiero wchodzi w ten tak zwany, jeżeli ktoś z Was wchodzi w ten tak zwany hype, że tak to nazwę już, wiecie, ten streetwearowy, że markowe ciuchy i w ogóle, no to naprawdę te 5 sklepów, które Wam poleciłem, jak najbardziej Wam się, myślę, że przydadzą, ponieważ są one, mówię, oryginalne, legit, nie macie się czego obawiać, więc możecie sobie tam, czy na stronce, czy po prostu w sklepach stacjonarnych, jeżeli w Waszym mieście lub gdzieś niedaleko Was są te sklepy, to możecie sobie po prostu pojechać i po prostu sobie, no, kupić jakieś ciuszki lub jakieś obuwie i akcesoria również. Także co, to by było dzisiaj na tyle z tego filmu. Myślę, że jeszcze będzie taki film, ponieważ jeszcze mam kolejnych 5 sklepów Wam do wymienienia i później będziemy zaczynać sobie również taką mini serię, że tak powiem, jeżeli chodzi o właśnie nieoryginalne sklepy i fejkowe sklepy, które również są na stronach internetowych niestety. Także będę Wam również je przedstawiał i po prostu to będzie takie przedstawienie, żebyście uważali po prostu na te sklepy, bo jeżeli chcecie kupować, wiecie, oryginalne ciuchy, ja wiem, że też nie każdego stać, ja to rozumiem, ale jeżeli chcecie naprawdę, ktoś z Was, jeżeli chce oczywiście kupić jakieś markowe i oryginalne rzeczy, no to mówię, to dzisiaj już Wam przedstawiłem te sklepy i myślę, że za 2 tygodnie lub za kilka dni nawet pojawi się kolejny film o tym. Więc co, trzymajcie się wszyscy. Życzę Wam wszystkim miłego dnia lub wieczora, zależy kiedy to oglądacie. No i co, widzimy się w kolejnych odcinkach. Na razie, cześć.